Użytkownicy VIP otrzymują nowe odcinki, blok ekipy, bonusy i inne atrakcyjne benefity. Trzech nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and Bawara. Valo, mózg. O cholera, tylko nie teraz. No przecież jak naprykam w łazience, to znowu mnie wygoni na balkon spać. A noce już zimne. No trudno, nie ma wyjścia. Może nie poczuję. Najważniejsze, żeby nie usłyszała. Wezmę ręcznik Halinki i uformuję z niego taki tłumnik. Powinien powstrzymać falę uderzeniową i radioaktywną chmurę. No dobrze, to teraz delikatnie po ściance, żeby się nie spieniło. Uwaga! Głupka pracuje. Główka pracuje, dupsko śpiruje. No dobrze, zwiększymy trochę moc, bo to do rana będzie trwało. O matko. Już po mnie. Słyszałaś, Halinka, jak w tych rurach huczy? Co? Nie, no to ja to jutro dzwonię do spółdzielni, bo tak się nie da funkcjonować. Człowiek czynsz płaci, to ma prawo wymagać. Prawda, Halinka? Co, nie kładziesz się jeszcze? Jeszcze chwila, bo muszę tutaj... O, przepis na mielone nowy znalazłam. A, no to dobra, to ja idę do Wyra. Witaj, piękna księżniczko. Piękna księżniczko? No, przecież nie taka najgorsza. W końcu trzecia wicemis technikum budowlanego. Klasy drugiej C. Siedziała ze mną w ławce. No dobrze, dalej. Witaj, piękna księżniczko. Przepraszam za błędy, ale piszę translatorem. Nazywam się John Rambo. Jestem żołnierzem z Ameryki. Obecnie stacjonuję w tajnej bazie, gdzie dokucza mi samotność. Gdy cię zobaczyłem na zdjęciu, jak stoisz przy tym kasztanie, też mi stanął. Odpisz śliczna, nie będziesz żałowała. Twój Rambo. Dziękuję, żołnierzu, za komplementy, tylko że ja mam męża. Enter. A czy męż docenia taki skarb w domu? Czy docenia? A nie wie pani, czy te gumy to odświeżą nie tylko oddech? Słucham? No żeby tak nie śmierdziało, jakby je tak włożyć zamiast do ust, to gdzie indziej na przykład. Proszę pana, ja to tylko skanuję. Jak chce pan dyskutować, to proszę iść do działu obsługi klienta. No dobra to, ryzyk fizyk. 39,47. To kartą dam. Brak środków na karcie. Jak brak? Przecież wczoraj to jeszcze 4000 było. Jeszcze raz pani wklepie. Można? Halinka! 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 O Jezu! Ktoś nam konto wyczyścił. Co? Chciałem zapłacić w sklepie, to mi powiedzieli, że brak środków. Gdzie ten komputer? Tylko mi na profil nie zaglądaj.
O, widzisz? Stan konta zero. Przelew zrobiony wczoraj o 3:12 w nocy. Wiesz coś o tym? Nie wiem. To nie ja. Nikomu nie przelewałam pieniędzy. A już na pewno nieprzystojnemu amerykańskiemu komandosowi. Czekaj chwilę. Przelew potwierdzony kodem numer 17. No przecież zdrapany. A 17! To trzeba było tak od razu mówić, bo zamówiłam ten... fotel z masażem. Jak to z masażem? Pokiego nam fotel z masażem? Do gotowania na parze. Co ty, głupi jesteś? Nie wiesz, po co jest fotel z masażem? Tyle pieniędzy. Halinka, no przecież takie rzeczy to my musimy wspólnie ustalać. To miał być prezent na rocznicę. Widzisz? Znowu wszystko zepsułeś. Jak zwykle. Mam nadzieję, że będzie warty tej ceny. Do wypłaty jeszcze 2 tygodnie. Co my będziemy jeść? Mielone się rozmrozi. Uff, mało brakowało. Teraz tylko załatwić jakoś fotel z masażem. No nie wiem. Ciężko będzie z takim budżetem. Jak się spiszecie, to dopłacę jeszcze 200. 300 na fotel z masażem. Przecież takie zabaweczki to potrafią kilka albo kilkanaście koła kosztować. No właśnie. Szkoda, że pani to pani, bo by wypadało jebnąć za takie kocopoły. Spokojnie, mordeczki. Mam pewien plan. O się, obżarłem. Jak ten. Jak zwierzę? Nie, jak zwykle. Dokładkę? Z chęcią podziękuję. A słyszałaś, Halinka, kiedyś o diecie wegetariańskiej? Bo po tych mielonych to... O właśnie. Skunk z mielonych nie je, a smrodzi tak samo jak ty. Czyli to nie od mielonych. Oho. Dobry, przesyłeczkę mamy pod ten adres. Fotel? To do salonu, proszę. A, to używany kupiłaś, tak? Jaki używany? Nówka sztuka, stylizowany na retro. Teraz takie najmodniejsze. A, no to sąsiedzi to się zesrają z zazdrości. No, to wypróbować trzeba. I jak to się włącza? No guzik trzeba nadusić. No co jest? No włącz się! Dobre to! Nie wierzę, działa! Skąd oni go wytrzasnęli? Jak skąd? No co ty, Halinka? Dobre to! Chcesz, Halinka, spróbować? Później spróbuję! Czekaj, podkręcę jeszcze trochę! Mocniej, mocniej! Mocniej? O, no to się można zrelaksować. Halinka jak na wczasach. Zamykam oczy, rozluźniam mięśnie i... Uwaga, mamy rannego! Walu, Walu, słyszysz mnie? Panie doktorze, niech go pan ratuje! Słyszy pan? Niech go pan ratuje! Łatwiej mi będzie, jak przestaniesz mną tak trząść i postawisz na ziemię! O, pardon! Szybko na intensywną terapię go! Kurde, Wojtas, to chyba nie był dobry pomysł. Co nie był? 300 wypadło jak za frajer. Teraz jeszcze tylko, żeby Walu nie umarł i wszystko gra. No, w sumie, to może i masz rację. No, nareszcie obudził się. I jak? Udało się? Udało, mordo, poszło lepiej niż planowałeś. Zajebiście. Długo byłem nieprzytomny? Niedługo, 2 tygodnie, czyli 21 dni. Coś mi ominęło przez ten czas? No, trochę. Ale lepiej usiądź, bo jak ci powiem, to i tak nie uwierzysz. Debilu, przecież leżę. A, no dobra, to... Cieślak sprzedał Golfa i kupił Audica trójkę po tuningu. Nie gadaj. A najciekawsze jest, że nie wiadomo skąd miał tyle siana. No bo przecież jak opylił Golfa, to sporo musiał dołożyć. I tak nie wierzę. Tak? To pa tutaj.
Co jest, motherfucker, one, two, three? Na la la muzyka!